polityka Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza na froncie ideologicznym, robi się naprawdę bardzo niebezpieczna. Jak będzie rządził prezydent Joe Biden, zarówno gdy idzie o kwestie cywilizacji życia, cywilizacji śmierci i kwestie geopolityczne. O tym będę rozmawiał z ministrem Witoldem Waszczykowskim. Zapraszam. Paweł Chmielewski, PCH24 TV, szczęść Boże. Witam Szanowni Państwo w programie Jaka jest Prawda, a dzisiaj moim rozmówcą jest europoseł Prawa i Sprawiedliwości, były minister spraw zagranicznych, pan Witold Waszczykowski. Dzień dobry, szczęść Boże. Dzień dobry i szczęść Boże Państwu. Na początku jak zwykle zachęcam wszystkich Państwa do tego, żeby naszą telewizję wspierać. Jak Państwo wiedzą, nie mamy żadnych dotacji rządowych, żadnego wsparcia od wielkich koncernów reklamowych, internetowych. Istniejemy tylko dzięki Państwu. Jeżeli chcą Państwo, żebyśmy istnieli dalej, proszę o wsparcie. Jak go można udzielić, jest rozpisane pod tym nagraniem. Panie ministrze, będziemy rozmawiać przede wszystkim o Stanach Zjednoczonych i najrozmaitszych wyzwaniach, które wynikają dla Polski i dla całego świata z prezydentury Joe Bidena i wiceprezydentury pani Kamali Harris. Ale zanim o tym, to pytanie jeszcze do pana ministra o krótką ocenę tego, że wreszcie po kilku miesiącach zostało przedstawione uzasadnienie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 22 października ubiegłego roku i ten wyrok Trybunału został opublikowany w Dzienniku Ustaw. Wreszcie obowiązuje. Szkoda, że tak długo. Jak pan minister to ocenia? Nie chcę się wypowiadać na długości natomiast wydawania wyroku, natomiast jest to wyrok wydany zgodnie z zasadami działania Trybunału Konstytucyjnego, jak również zgodnie z konstytucją, przyjętą w 1997 roku, a więc za czasów jeszcze środowisk, które dzisiaj protestują przeciwko tej konstytucji, przeciwko temu, że Trybunał Konstytucyjny uznał, no, że zgodnie z tą konstytucją należy tak rozumieć kwestię aborcyjną. Więc mamy do czynienia z jakimś podwójnym myśleniem tych środowisk, bo najpierw od lat bronią konstytucji, domagają się jej egzekwowania, natomiast wtedy kiedy następuje decyzja Trybunału utrzymująca właśnie decyzję zgodnie z zapisami konstytucji, to następuje wybuch jakiejś agresji. No, widać ewidentnie, że tu nie chodzi o kwestii aborcji, że chodzi tutaj o politykę, chodzi o atakowanie rządu. Nie chodzi o żaden kompromis też aborcyjny, bo ta junta, która dowodzi tym strajkiem kobiet, bo tak mi się kojarzy zawsze z te zamaskowane panie z jakimiś baskijskimi działaczami sprzed lat. Raczej jasno mówi albo krzyczy w sposób nieparlamentarny, wulgarny, co chciałaby zrobić z tym rządem. Chodzi o odsunięcie rządu od władzy. I oczywiście chodzi także o ideologię, tak jak pan minister mówił, i właśnie teraz ta kwestia ideologiczna na odcinku amerykańskim, panie ministrze. Sam Joe Biden pochodzi być może z pewnego centrum Partii Demokratycznej, ale już jego zastępczyni, pani Kamala Harris, bynajmniej z żadnego centrum nie pochodzi, tylko ze zdecydowanie lewicowego skrzydła Partii Demokratycznej. Jest wielu takich publicystów konserwatywnych w Polsce i w Stanach Zjednoczonych, którzy mówią wprost o marksistowskiej ideologii, jakiej hołduje pani Kamala Harris, i pierwsze dni prezydent Joe Bidena, no, niestety każą skłaniać się ku takiej ocenie, bo mamy już kilka zaskakujących decyzji na gruncie jakby naszej cywilizacji, gdy idzie o transseksualnych żołnierzy, gdy idzie o sport i transseksualizm. Także są zapowiedzi, gdy idzie o kwestię ochrony życia dzieci nienarodzonych, a raczej jej konsekwentne znoszenie. Czy nie obawia się pan minister, że ta prezydentura Joe Bidena i cała jego administracja będzie poważnie skrzywiona ideologicznie? Obawiamy się tego oczywiście. Rzeczywiście, tak jak pan powiedział, sam Biden jest tradycyjnym politykiem amerykańskim, wodzi się z takiego mainstreamu Partii Demokratycznej. Natomiast pytanie jest, czy on będzie głównym dowodzącym w Białym Domu, głównym, który dowodzi całą administracją. Wydaje się, że w niektórych kwestiach ma duży wpływ, na przykład na politykę zagraniczną. Dobrał sobie fachowców, ekspertów. Pan Blinken to jest człowiek znany w polityce międzynarodowej i tutaj wielkiego przewrotu może nie być, co może być rozczarowaniem dla wielu Europejczyków, którzy uważają się, że będzie to taki powrót do Obamy. Natomiast może się okazać, że jednak Biden będzie realizował kilka kwestii podjętych już wcześniej przez Trumpa w polityce zagranicznej, o kwestiach wobec Chin, wobec Rosji, wobec NATO, będzie domagał się oczywiście realizacji zobowiązań przez Europejczyków. Natomiast rzeczywiście mamy do czynienia w Stanach Zjednoczonych od wielu miesięcy z jakimś odrodzeniem neomarksizmu. I pani Kamala Harris, jak i wielu innych, którzy weszli w tej chwili albo wejdą lada chwila do tej administracji, mogą być przedstawicielami takiego myślenia, mogą być przedstawicielami i sponsorami licznych eksperymentów ideologicznych. I tu jest obawa, czy to nie wpłynie na politykę amerykańską, że te główne elementy polityki amerykańskiej będą wypychane, natomiast będą zastępowane tymi ideologicznymi eksperymentami. Te eksperymenty zaczęły się jeszcze wiele miesięcy temu, kiedy odrodził się taki wielki ruch protestu Black Lives Matter, który nie tylko domagał się, aby nie domagał się tylko równouprawnienia, ale wręcz domagał się zmiany całkowicie polityki amerykańskiej, łącznie z historią. To jest kontynuacja od lat przyjętej tej koncepcji politycznej poprawności, rzekomo wyrównywania szans, a tak de facto uprzywilejowania pewnych środowisk, które nazywają się środowiskami wykluczonymi. Ja przypomnę, że w Polsce na przykład też trwają marsze środowisk wykluczonych i one skrywają się pod taką niewinnym hasłem marsze na rzecz równouprawnienia. No ale te marsze od lat już, czy od dekad w Europie Zachodniej, czy w Stanach Zjednoczonych są pod zupełnie inną nazwą, są pod nazwą dumy gejowskiej. Więc chodzi o to, że te środowiska nie tylko domagają się równouprawnienia, ale domagają się przywilejów. No i to jest wielki problem, na ile zdołają zdobyć władzę i przejąć politykę amerykańską. No dzisiaj nie umiemy tego powiedzieć, dlatego że z drugiej strony przeciwko nim może też odrodzić się wielki ruch protestu. Przypomnę, że za Donaldem Trumpem głosowało rekordowo ponad 70 milionów Amerykanów. To są ci Amerykanie, przynajmniej znaczna ich część, którzy nie chcą tak daleko idących zmian w Stanach Zjednoczonych. Czyli w tym kraju może się na naszych oczach rozegrać potężna wojna ideologiczna, która będzie wpływała na osłabienie tego państwa, a słabość tego państwa, naszego głównego sojusznika w Europie, nie tylko dla Polski, dla całej Europy. Bo przypomnę, Europa praktycznie z niczym sobie nie poradziła przez całe stulecie XX wieku. Musieli Amerykanie interweniować w pierwszej, drugiej wojnie światowej, w czasie zimnej wojny, po zimnej wojnie, uśmierzać konflikty na Bałkanach itd. Bez Amerykanów Europa nie może rozwiązać żadnego konfliktu wokół, ani rosyjsko-ukraińskiego, ani bliskowschodniego konfliktu, ani nawet rozwiązać małego konfliktu w Libii, małego w tym sensie, że to nieduże 6-milionowe państwo. Więc osłabienie pozycji Stanów Zjednoczonych będzie bardzo negatywnie rzutowało na nasze możliwości europejskie. Jeżeli pan minister mówi o tym osłabieniu, to dosyć ciekawa jest ta perspektywa, w jaki ma być kształtowana nowa administracja amerykańska, bo amerykańskie media donoszą o tym, że Joe Biden i Kamala Harris chcą tę administrację budować nie tylko po kluczu eksperckim, po kluczu tego, kto najlepiej mógłby realizować amerykański interes, ale także po kluczu przynależności do mniejszości rasowych oraz przynależności do płci żeńskiej. To wydaje się naprawdę kompletny obłęd i bardzo poważny problem, jeżeli kształtuje się instrument prowadzenia polityki nie podług właśnie tych eksperckich walorów, ale podług jakichś walorów rasowych czy innych tego rodzaju. A może jest tak, panie ministrze, że obecna administracja, obecna kierownictwo Stanów Zjednoczonych właśnie w tym upatruje realizację najważniejszego interesu Stanów Zjednoczonych, albo przynajmniej jednego z najważniejszych, żeby forsować globalnie tę neomarksistowską ideologię. No, powinny decydować kompetencje oczywiście. Inne aspekty tego czy innego eksperta są drugo- czy trzeciorzędne. Dlatego nazywamy te decyzje, które są podejmowane w ostatnich czasach zgodnie z jakimś bilansem genderowym, jakieś suwaki i tak dalej, neomarksizmem, bo myśmy w naszej części Europy też to przeżyli. Ja pamiętam lata 60. czy 70., gdzie obowiązywały różnego rodzaju kwoty przyjęć do instytucji, na uniwersytety, gdzie większa część miejsc, na przykład studenckich, należała się dla chłoporobotników albo robotników. Jeśli ktoś wykazywał pochodzenie inteligenckie, no to oczywiście wpadał w jakąś niższą kwotę albo musiał lepiej zdać egzaminy. Więc myśmy to przeżyli już i to oczywiście nie prowadzi do niczego, prowadzi do kryzysów w państwie i katastrofy, do bankructwa takiego państwa, jak to przyszło komunizmowi. I tego się też obawiamy właśnie, czy te eksperymenty będą negatywnie oddziaływały. Ja przypomnę też, jeszcze wskażę, że mamy do czynienia z jakimś wielkim zamieszaniem również w kulturze czy popkulturze. Proszę zauważyć, jeśli ktokolwiek ma możliwość czasem obejrzeć jakieś filmy czy seriale na tym bardzo popularnym portalu Netflix, to można tam zauważyć fałszowanie nawet historii. Już zwróciłem raz czy drugi w jakimś wywiadzie, że w filmach historycznych opowiadających nawet o wikingach sprzed tysięcy lat jeszcze przywódca wikingów jest biały, a już za nim stoją czarnoskórzy wikingowie. To samo w średniowiecznej Anglii. Król jeszcze jest biały, ale wokół niego cały dwór już jest kolorowy. To są jakieś absurdy. Dzisiaj wiele bajek disneyowskich lat 40. czy 50., Zakochany kundel i tak dalej, są nie do pokazania, bo pokazują jakby męski szowinizm i tak dalej. Więc mamy do czynienia z totalną ideologią, która próbuje nie tylko doprowadzić do zmian w dzisiejszym życiu, ale również całkowicie przewrócić naszą kulturę, naszą tradycję, zafałszować historię. No i to jest bardzo niebezpieczny moment w historii w ogóle świata, dlatego że Stany Zjednoczone są potężnym państwem, ich popkultura oddziaływuje na cały świat. I jeśli tam dojdzie do takiego przewrotu myślenia, to oczywiście będzie to wymuszane również w innych częściach świata. I to jest, jak powiedziałem, jesteśmy na poważnym zakręcie historii w tej chwili. Ja przypomnę tylko wszystkim naszym widzom, że chociaż tutaj mówimy przede wszystkim o Kamali Harris jako tym motorze tego marksistowskiego kierunku rozwoju polityki amerykańskiej, to także Joe Biden jest choćby bardzo ostro krytykowany przez wielu biskupów amerykańskich, w tym przez przewodniczącego Konferencji Episkopatu Ameryki, właśnie za to, że jego ideologia, jego program jest w dużej mierze po prostu głęboko antychrześcijański. Ale zostawiając już, panie ministrze, te kwestie... A jednocześnie on się reklamował w czasie kampanii i również jako chrześcijanin, jako ten, który regularnie odwiedza kościół, modli się, zaczyna wszelkie wydarzenia polityczne od wizyty w kościele. Widocznie inaczej postrzega religię, inaczej postrzega swoją posługę w kościele. I niestety znajduje wielu takich biskupów czy księży, którzy w tym chcą partycypować, ale zostawiając już, panie ministrze, te kwestie teraz ideologii, polityka zagraniczna. Mam taką poważną obawę, jak może kształtować się teraz polityka Stanów Zjednoczonych odnośnie Rosji, a to w kontekście choćby interesów gospodarczych Stanów Zjednoczonych, bo Donald Trump pozwalał na to, chciał tego, żeby bardzo intensywnie były eksploatowane złoża amerykańskie, choćby złoża łupkowe i tak dalej. I to także prowadziło do tego, że intensywnie zwalczą choćby budowę drugiej nitki gazociągu Nord Stream. Teraz jednak Joe Biden wraca do porozumienia paryskiego, może wracać także do tej bardziej restrykcyjnej polityki klimatycznej, stawia na zieloną energię. Czy to nie będzie oznaczało w konsekwencji, że Stany Zjednoczone będą miały mniejszy interes w sprzedawaniu swoich surowców naturalnych i w konsekwencji może to doprowadzić do pewnego złagodzenia polityki gospodarczej, choćby na tym odcinku rosyjskim? No tak, mamy w Europarlamencie od kilku tygodni debaty, jak rozumieć te zmiany, które się toczą w Stanach Zjednoczonych. Przede wszystkim mamy dziką radość tutaj z powodu odejścia Trumpa, więc muszę wielokrotnie w tych debatach przypominać, iż Donald Trump jednak zrobił bardzo wiele pozytywnych rzeczy. Przede wszystkim wzmocnił bezpieczeństwo Europy poprzez wykonanie decyzji natowskiej, wykonanie decyzji już poprzedniej administracji o wyblokowaniu znaczących sił wojskowych amerykańskich, sprzętu, odtworzeniu budowy tarczy antyrakietowej itd. Donald Trump przecież podpisał porozumienia gazowe i energetyczne z nami, poparł Trójmorze, przystąpił do funduszu Trójmorza, a więc wsparł ten proces integracji naszej części Europy. To jest zapominane oczywiście i Trump jest tutaj stygmatyzowany, demonizowany jako diabeł wcielony, który wywrócił cały świat do góry nogami, a muszę też przypominać, że ideologiczne eksperymenty zaczęły się przecież jeszcze za czasów Obamy i teraz wracają. Jest oczywiście pewna obawa, czy pod wpływem znowu ideologii, takiego ideologicznego spojrzenia na ochronę klimatu, nie dojdzie do radykalnych zmian w się w polityce energetycznej Stanów Zjednoczonych. Ja mam nadzieję, że jednak racjonalność przeważy. Znam przecież Amerykanów, byłem tam, pracowałem, studiowałem, zdobyłem część swojego wykształcenia i to są pragmatyczni, praktyczni ludzie, więc mam nadzieję, że jednak koncerny, które zajmują się energetyką amerykańską, pokażą taki bilans pozytywny i negatywny działań motywowanych ideologicznie i zatrzymają to, albo przynajmniej rozłożą w czasie. Na to liczymy. Gdyby rzeczywiście ta zielona fala ogarnęła z dnia na dzień Stany Zjednoczone, to gospodarka amerykańska poniosłaby dotkliwe straty. I już dzisiaj niektórzy przepowiadają, że może przegrywać z potężną gospodarką chińską, która oczywiście nie jest objęta żadnymi restrykcjami energetycznymi, klimatycznymi. Więc jeśli z powodów ideologicznych Amerykanie nałożyliby na siebie te restrykcje, to oczywiście na pewno przegrają tą rywalizację ekonomiczną z Chinami, a to też będzie bardzo negatywnie wpływało na nas oczywiście, bo nawet na Polskę bezpośrednio, bo liczymy na te dostawy gazu, chcemy w dalszym ciągu uniezależnić się od politycznie motywowanych i droższych dostaw rosyjskich. Także oczywiście jest pewne zagrożenie i należy to przypominać, wytykać Amerykanom. Jak powiedziałem, na szczęście nie decyduje o tym tylko i wyłącznie Biały Dom, ale również koncerny amerykańskie, które w dalszym ciągu zainteresowane są kontynuacją tej polityki. Wspominał pan minister kilkukrotnie kwestię stosunków amerykańsko-chińskich i tej polityki Ameryki względem Chin. Nowy amerykański sekretarz stanu pan Anthony Blinken, pytany o to, czy popiera politykę Donalda Trumpa w kwestii Chin, odpowiedział, że oczywiście nie we wszystkich szczegółach, ale generalnie ogólny kierunek zdecydowanie popiera i zamierza go kontynuować. Czy uważa pan wobec tego, że takie często formułowane także w Polsce przez konserwatywnych publicystów, dziennikarzy opinie, że Joe Biden może znowu kontynuować tę wcześniejszą politykę amerykańską wobec Chin, czyli pozwalać po prostu Chinom coraz bardziej wchodzić i w amerykańską gospodarkę i ekspandować na świat, są uzasadnione czy nie? Czy Biden jednak będzie dalej ten twardszy kierunek, jaki wyznaczył Trump wobec Chin, utrzymywać? Myślę, że tutaj pewna masa krytyczna w relacjach z Chinami została przekroczona i że Biden nie wycofa się z tej części polityki Donalda Trumpa. Oczywiście może zmienić się retoryka, może być łagodniejsza, będzie na pewno domagał się, aby była to polityka prowadzona szerszym frontem, będzie naciskał na Europę, na innych sojuszników z Azji, Australia, Nowa Zelandia, tutaj są sojusznikami Stanów Zjednoczonych, Japonia. Będzie to pewno robił inaczej, jak to się mówi, multilateralnie, wielostronnie. Natomiast nie ma powrotu już do takiej polityki, gdzie Chińczycy czerpią jednostronne korzyści ze współpracy z Stanami Zjednoczonymi. Myślę również, że Europa może się zawieść, ponieważ Stany Zjednoczone będą domagały się jednak wyrównania tych relacji gospodarczych, jak również wojskowych. Trump przecież nie domagał się żadnego zwiększenia zobowiązań europejskich, na przykład w dziedzinie bezpieczeństwa militarnego. On domagał się realizacji zobowiązań, które Europa podjęła w 2014 roku, po tym jak wybuchł konflikt rosyjsko-ukraiński, czyli za czasów Obamy Europa zdecydowała się, że będzie wydawać 2% PKB na modernizację armii. Trump stawiał jasno pewien dylemat, przed którym stoi Europa. Miałem okazję to słuchać osobiście w maju 2017 roku na takim mini szczycie natowskim w Brukseli, gdzie postawił jasno pani Merkel pytanie, jakim prawem domagacie się ochrony przez żołnierzy amerykańskich w Europie przed niebezpieczeństwem rosyjskim, przed zagrożeniem rosyjskim, kiedy handlując z Rosją na potęgę, generujecie to zagrożenie rosyjskie, prawda? Tutaj mówił o Nord Stream, o innych lukratywnych dealach, jakie Niemcy mają z Rosją. I to pozostanie, to nie zniknie. Jeśli Europa będzie domagała się, żeby Biden powrócił rzekomo do naprawiania zepsutego NATO, to przecież będzie domagał się również podziału obowiązków i uczestnictwa w tych zobowiązaniach ze strony Europejczyków. I będzie też domagał się, aby Europa postawiła jasną kwestię chińską, a widać, że w ostatnich tygodniach i dniach ubiegłego roku Europa pod wpływem niemieckiej prezydencji chciała i zawarła bardzo niekorzystny deal z Chinami, który preferuje chińskie działania gospodarcze na terenie Europy. Europa naiwnie myśli, że wymusi na Chinach przestrzeganie pewnych norm i standardów europejskich. Ja powiedziałem to otwarcie też w Parlamencie Europejskim. Jeśli my nie jesteśmy w stanie przymusić Łukaszenki, który kieruje 10-milionowym państwem, do tego, żeby respektował europejskie standardy, to jest mrzonką myślenie, że Europa wymusi na 1,5-miliardowym państwie, aby zastosowało się do standardów europejskich, na przykład w dziedzinie ochrony pracy, praw człowieka, szanowania Ujgurów i tak dalej, bo o tym myślały Niemcy, że nawiązując te uprzywilejowane relacje z Chinami, będą miały możliwość wprowadzania standardów europejskich na terenie Chin. Jest to iluzja. I na pewno Biden to wypomni Europie, czy Blinken, i będzie domagał się powrotu do jakichś normalnych rozliczeń z Chinami. Pytanie w takim razie, panie ministrze, o kwestię już na gruncie czysto polsko-amerykańskim. Niedawno pan prezydent Andrzej Duda odznaczył panią ambasador Georgetę Mosbacher Wielkim Krzyżem Orderu Zasług Rzeczpospolitej. Oczywiście o panią Mosbacher można się spierać. Jest wiele rzeczy, które robiła bardzo z perspektywy polskiej złych. Sam zresztą pan minister to wielokrotnie krytykował, twierdząc nawet, że łamała konwencję wiedeńską. Pewnie pewne rzeczy można oceniać pozytywnie, ale moje pytanie jest, co pan prezydent w ocenie pana ministra chciał osiągnąć tym odznaczeniem? Bo polityka odznaczeń to nie tylko przecież czysto kurtuazyjne podziękowanie komuś za jakieś zasługi, ale też jednak manifestacja aprobaty pewnych wartości. Co chciał pan prezydent Duda powiedzieć nowej administracji Stanów Zjednoczonych poprzez to odznaczenie? Jest pewien zwyczaj nagradzania odjeżdżających ambasadorów odznaczeniami, bądź honorowanie ich jakimś specjalnym, uprzywilejowanym spotkaniem, bądź to z prezydentem, ministrem spraw zagranicznych. Tu jest cała taka gradacja nagród i oczywiście nie ma tutaj niczego nadzwyczajnego. Natomiast oczywiście przypadek pani Mosbacher jest niezwykły. Ja myślę, że po pierwsze prezydent uznał, że pozytywne aspekty jej pracy przeważyły, ponieważ pani Mosbacher przyczyniła się bardzo wydatnie do współpracy bezpośrednio obu prezydentów. Wiem, że ona stała za tymi częstymi spotkaniami, to ona rzeczywiście się mocno zaangażowała, żeby do tych spotkań doszło. No i jest bliską znajomą prezydenta Trumpa, więc było jej to łatwiej. No plus trzeba pamiętać na kwestię tych nieszczęsnych wiz, które co prawda już po naszym wejściu do Unii nie były takim dobrem bardzo poszukiwanym przez Polaków, ale były takim pokażającym jeszcze elementem starych czasów i to ona rzeczywiście doprowadziła do tego, że te wizy zostały zniesione. Więc to po pierwsze, to jest docenienie jej wkładu. Natomiast druga kwestia, pani Mosbacher zapowiada, że nie zniknie z polityki amerykańskiej. Chce się czynnie włączyć w politykę promowania naszych interesów, szczególnie kwestii Trójmorza. Jeśli dobrze pamiętam, ma przyłączyć się do takiego think tanku, bądź do Atlantic Council, bądź któregoś z innych i promować kwestię Trójmorza. A więc warto mieć takiego ambasadora w Stanach Zjednoczonych kwestii polskich. Jeśli będzie rzeczywiście aktywna i będzie skuteczna, no to oznacza, że to wyróżnienie odniosło skutek. Ostatnie w takim razie pytanie, panie ministrze. Często pojawia się taka krytyka formułowana pod adresem rządu Prawa i Sprawiedliwości, że rząd ten zbyt silnie postawił na Stany Zjednoczone. Jeżeli w przypadku prezydentury Donalda Trumpa to miało pewien sens, to zawsze było to obarczone jednak takim właśnie ryzykiem, że po Trumpie przyjdzie ktoś inny, kto nie będzie nie tylko w warstwie geopolitycznej, ale także ideologicznej realizował polskiego interesu, tylko właśnie będzie go w wielu obszarach wprost zwalczał. I chciałbym pana ministra zapytać o ten problem w kontekście europejskim, bo niedługo wróci nam kwestia funduszu odbudowy, czyli tego, co niektórzy nazywają, jak na przykład pan marszałek Antoni Macierewicz, wprost oddaniem części polskiej suwerenności Unii Europejskiej. I teraz, o ile Donald Trump był przez poprzednie lata dla nas pewną kotwicą międzynarodową, która pomagała nam w ten czy inny sposób bronić się przed ideologicznymi naciskami Brukseli, to teraz ta kotwica zniknęła. Czy w tej nowej sytuacji, którą wytwarza prezydentura Joe Bidena, nie okazuje się jednak, że zbyt silnie postawiliśmy na Stany Zjednoczone i teraz po prostu będziemy musieli zjeść gorzki tego owoc? Wymaga to dłuższej odpowiedzi. Po pierwsze, współpracujemy z każdą administracją amerykańską od 30 lat w sposób podobnie jednakowy. Przypomnę, że republikanin Bush senior pomagał nam wyjść z komunizmu i restrukturyzował nasze długi. Demokrata Clinton pomagał nam wejść do NATO i zakotwiczyć się w strukturach transatlantyckich. Znowu Bush junior szedł z nami na wojnę z terroryzmem, proponował stałą bazę, amerykańską bazę antyrakietową. Demokrata Obama poza pierwszym jakby zawahaniem, gdzie miał tą koncepcję resetu z Rosją, jednak się zreflektował i również poparł nasze problemy związane z bezpieczeństwem. To przecież on zdecydował o wsparciu obecności wojskowej na szczycie NATO w Warszawie, potem sam zdecydował o przysłaniu tu wielkiej brygady amerykańskiej. No, następnie republikański prezydent Donald Trump zrealizował to wszystko, a więc mamy wojsko, mamy oddziały, mamy zwiększoną obecność amerykańską, mamy porozumienia gazowe, energetyczne, nuklearne i tak dalej. A więc to nie jest tak, że myśmy zapołali jakąś ideologiczną miłością do Trumpa, po prostu kontynuujemy tę współpracę, a ponieważ Trump był bardziej skory do tej współpracy, no to wykorzystaliśmy tę administrację do maksimum korzystnie dla naszych interesów. Teraz druga kwestia. No nie było alternatywnie takich propozycji ze strony Europejczyków. Europejczycy nie kwapią się do tego, żeby rozlokować jakieś istotne oddziały wojskowe. Jest maleńki kontyngent Brytyjczyków w tej grupie batalionowej, Rumunii, Chorwaci. Ale Niemcy, Francuzi, Włosi nie bardzo się kwapią, aby na terenie flanki wschodniej jednak zajmować się bezpieczeństwem, więc nie było takiej alternatywy. Po drugie, nie ma też ze strony Unii Europejskiej tak korzystnych alternatywnych propozycji, na przykład w dziedzinie energetyki. No co proponują Niemcy? Przyłączcie się do Nord Stream 1, Nord Stream 2, zróbcie sobie pieremyczkę i w dalszym ciągu korzystajcie z gazu rosyjskiego. A więc to nie jest, jak powiedziałem znowu, jakaś ideologiczna miłość do Amerykanów, tylko kalkulacja. Po prostu europejskiej alternatywnej propozycji nie było. Co dalej? Oczywiście będzie trudniej. Już nie mamy takiego, możemy nie mieć takiego sojusznika jak Trump w Waszyngtonie, ale jak powiedziałem, łączy nas tak dużo ze Stanami Zjednoczonymi. To są wielomiliardowe interesy zbrojeniowe, gazowe, być może energia nuklearna, będziemy budować elektrownie. A przecież tych dealów nie zawieraliśmy z jakimkolwiek gospodarzem Białego Domu, tylko z państwem amerykańskim, z koncernami amerykańskimi, które w dalszym ciągu będą zainteresowane kontynuacją tej współpracy. A więc no jednak jakiegoś sojusznika po stronie Ameryki będziemy w dalszym ciągu mieć. Być może zmieni się klimat spotkań, rozmów nie będzie tak kordialny jak za Trumpa, ale jak powiedziałem, te interesy będą. No i ostatnia kwestia, w którym kierunku pójdzie Europa w tej sytuacji. No tak, jest tutaj wielki dylemat ponieważ pod hasłem Fundusz Odbudowy COVID-owej no jest projekt, jest propozycja, czy nawet wstępna zgoda, aby Komisji Europejskiej przyznać olbrzymie uprawnienia, które do tej pory mają rządy poszczególnych państw europejskich. Ten fundusz będzie stworzony, jeśli Komisja uzyska zgodę od państw członkowskich na zaciąganie pożyczek i nakładanie podatków. Dzisiaj takie prerogatywy mają tylko rządy państw suwerennych. Ale mówi się, że jest to taki hamiltonowski moment, tak jak w Stanach Zjednoczonych 200 lat temu, który może prowadzić do tego, że skokowo Komisja Europejska zdobędzie uprawnienia federalistyczne kierowania polityką gospodarczą całej Unii i pewną nadrzędnością nad państwami narodowymi. No jest to trudny dylemat. Nie zazdroszczę rządowi w tej chwili, bo jest to na stole ma być 750 miliardów euro do podziału, ale jak powiedziałem, pod warunkiem, że upoważnimy Komisję do stworzenia tego budżetu i dodania jej nowych uprawnień, które przekraczają nawet uprawnienia państw narodowych. No więc jest to dylemat. Już niektóre państwa zapowiedziały, że mocno się nad tym zastanawiają. Mamy jakąś decyzję Parlamentu Węgierskiego, który nie chce się zgodzić na takie rozwiązania. Mamy też polityków, jak pan mówi, w Polsce, którzy też zastanawiają się nad tym. Sprawa nie jest przesądzona, dlatego że wszystkie państwa Unii Europejskiej, ich parlamenty muszą się zgodzić na te nowe uprawnienia Komisji. Więc warto jeszcze prześledzić, jak Komisja w tej chwili chciałaby wykorzystać te nowe uprawnienia, a przecież mamy też problem kwestii praworządności i tak dalej. To są też kwestie, które wykraczają poza traktaty europejskie. Komisja chce tutaj gwałtownie wkroczyć, dyscyplinować państwa członkowskie. No więc być może to jest ostatni moment, aby porozumieć się z Komisją i przywołać ją do porządku, że jest to organ, który nie ma nadzorować państw, a ma tylko nadzorować realizację traktatów, która jest przecież dość ograniczona. No więc jest to dylemat, który stoi przed nami, który musimy rozwiązać w najbliższych miesiącach. Ogromne rzeczywiście wyzwania, tym więcej, że do teraz tej ideologicznej narracji Komisji Europejskiej przyłączy się państwo amerykańskie, najprawdopodobniej z całą swoją siłą dla Polski, która chyba jako jedyne państwo od kilkudziesięciu lat wczorajszą publikacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego zwiększyła ochronę życia, poszła w kierunku cywilizacji życia, a nie cywilizacji śmierci. To naprawdę ogromne wyzwanie, że teraz nasi najwięksi partnerzy, sojusznicy będą próbowali nam niestety coraz to kolejne kwestie z cywilizacji śmierci narzucać. Co się stało w Polsce w ostatnich dniach było wielkim kontrastem do tego, co się działo w Anglii. To tak kiedy na naszych oczach umierał za przyzwoleniem władz brytyjskich polski obywatel. Wielka szkoda, ale to jest dość symboliczne. Z jednej strony są państwa, są władze, które nie przywiązują tak dużej wagi do ochrony życia, no a z drugiej strony jesteśmy my. No i za to próbuje się nas w świecie ukarać. To jest niebywała sytuacja, że każe się państwo, każe się społeczeństwo czy rząd za to, że chce realizować podstawowe prawo człowieka, prawo do życia. A zatem życzę rządowi jak największej odwagi i odważnego właśnie realizowania polskiego interesu narodowego, który ewidentnie jest całkowicie zbieżny właśnie z cywilizacją życia, a nie cywilizacją śmierci. Panie ministrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkim naszym widzom bardzo dziękuję za uwagę. Raz jeszcze zachęcam na koniec do tego, żeby naszą telewizję wspierać. Jak to robić? Jest rozpisane pod tym nagraniem. Z Panem Bogiem. Dziękuję za zaproszenie. Z Panem Bogiem.